Dzień dobry. W ostatnim tygodniu miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w Porsche Taycan Cross Tourism Road Tour. Na to wydarzenie składała się nie tylko polska premiera nowego modelu z Zuffenhausen, ale również odbyliśmy kilkuset kilometrową jazdę po różnych polskich drogach oraz kilka okrążeń po torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. W sumie mieliśmy do dyspozycji 10 albo 12 samochodów i była cała gama wszystkich Taycanów dostępna. Od napędowego modelu poprzez czwórkę 4S Turbo, aż do blisko 800-komnego Turbo S. Taycan Cross Turismo, aby go tak najłatwiej zrozumieć, to jest kombi z pneumatycznym, podnoszonym zawieszeniem przypominający koncept Allroada od Audi. Jest to po prostu praktyczny, bardzo sportowy samochód, który przydaje się na co dzień nie tylko na asfalcie, ale który można zjechać również z utwardzonej drogi na żwir i dojechać do celu. Na przykład, gdybyśmy chcieli jechać na piknik nad jezioro albo co bardziej prawdopodobne dojechać do jakiejś działki. Osobiście bardzo lubię koncepcję takiego all -roada od Audi, i tym samym przechodzi to na moje uwielbienie dla cross Bo to jest samochód, który jest osobówką, więc prowadzi świetnie, ma niski środek ciężkości, ale jeśli trzeba, możemy go sobie podnieść o wiele centymetrów. Powiem szczegółowo o tym później, i będziemy mogli wykorzystać go w nietypowych warunkach, gdzie zwykłym wykontajkanem byśmy nie mogli lub bali się zjechać, żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić albo nie urwać. Tutaj tego strachu nie ma. Największą różnicą, jeśli chodzi o cross względu względem zwykłego Tajka, to jest tył samochodu. Mamy tutaj klapę w stylu kombi, przypominającą konstrukcję znaną z Panamery, wizualnie oczywiście, dzięki czemu mamy zdecydowanie łatwiejszy dostęp do bagażnika. I wyżej poprowadzona linia dachu dodatkowo zwiększa komfort podróżujących, bo z przodu jest nad głową o 9 mm więcej miejsca, a na tylnym rzędzie siedzeń aż o 45 mm. Jeśli zamawiamy sobie panoramiczny szklany dach, to: 47 mm, czyli 2 dodatkowe mm. Samo pneumatyczne zawieszenie w Cross Turismo jest też inaczej zestrojone. Jest to trójkomorowa konstrukcja pneumatyczna, bardzo podobna do tej w zwykłym Tajkanie, ale w położeniu medium, czyli standardowym położeniem samochodu, samochód jest o 20 mm wyższy. Różnica dotyczy każdego trybu, bo jak wiemy, pneumatyka ma kilka różnych trybów: od niskiego, low poprzez obniżony lowered medium, wspomniany średni tryb, high wysoki oraz lift najwyższy. I tutaj zakres tego wynosi aż 52 mm, więc niezależnie od tego czy podróżujemy autostradą w trybie niskim, czy zjeżdżamy na drogi szutrowe, znajdziemy jakieś ustawienie, które pomoże nam pokonać przeszkodę. Dodatkowo w Cross Turismo można zamówić pakiet off-road design. Ten pakiet charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zawieszenie w tym średnim położeniu jest o 10 mm wyższe jeszcze od zwykłego Cross Turismo, czyli o 30 mm wyższe od Taikana. Natomiast graniczne punkty, czyli Low Niski Tryb i Lift Najwyższy Tryb, mają dokładnie taki sam prześwit. Kolejną istotą, cechą cross turizmu jest możliwość zamówienia samochodu z bagażnikiem rowerowym. To jest bagażnik specjalnie zaprojektowany przez Porsche dla tego samochodu. Żadna odmiana tej kana nie ma hak'a, więc nie możemy zamontować na nim bagażnika na haku. Musimy zamówić, konfigurując samochód tą opcję z fabryki, ponieważ są wtedy z tyłu samochodu montowane specjalne zaczepy, do których można zamontować ten bagażnik, który pozwala przewieźć do trzech rowerów, wagowo chyba do 50, tam, 2 kg, czy coś takiego. Trzeba by sprawdzić specyfikację. Opcjonalnie też można od Porsche zamówić sobie specjalną trumnę na dach, która ma pojemność 480 litrów i jest homologowana oraz gwarantowana do 200 km na godzinę. Na deser zostaje jeszcze specjalny tryb pracy wszystkich podzespołów samochodu. Nazywa się to Gravel, czyli żwir, gdzie zmienione są nastawy m.in. silników, układu kierowniczego, skrzyni biegów. Przypominam, że Taycan ma dwa biegi. Zawieszenia wszystkich systemów asystujących typu PDCC, PSM, PASM i tak Optymalizacja tego trybu polega na tym, że kierowca, nie tylko że będzie miał większą kontrolę na sypkich nawierzchniach, to będzie mógł się też trochę pobawić, ponieważ pozwala na ciut większe wychylenie tylnej części nadwozia, aby sobie zakręty pokonać delikatnym driftem, oczywiście zachowując bezpieczeństwo. W odróżnieniu od zwykłego Tekana Cross Turismo jest oferowany tylko i wyłącznie z większą baterią Performance Plus i tylko w wersji czteronapędowej. Ceny zaczynają się od 436 tysięcy zł za podstawową odmianę 4 Cross Turismo, 4SK 486 000 Turbo od 668 000 i Turbo S od 810 tysięcy. Dodam, że w opcjach jeśli minimalistycznie konfigurujecie samochód, to myślę, że z 50-70 tysięcy złotych trzeba liczyć. Ekstra. Na dzień dobry. I to jest bez takich jakichś fajnych bajerów. Taycan jest w ogóle niesamowicie prowadzącym się samochodem. Poziom przyczepności, jaki on oferuje, szczególnie na 21-calowych felgach obutych w Pirelli P0, jest niewiarygodny. To trzeba doświadczyć, aby to zrozumieć. Pierwszy raz, gdy jechałem tym samochodem za naszym instruktorem, jak zobaczyłem, z jaką prędkością on pokonuje dany zakręt i że nie wyleciał z drogi, no to zaufałem samochodowi i po prostu pokonałem go z tą samą prędkością. Gdybym nie zobaczył, że on to był w stanie zrobić, to bym w życiu nie pomyślał, że jest to możliwe. To jest, to jest naprawdę nie. Niewiarygodne. Tutaj nie wyolbrzymiam, po prostu przez tą baterię, ten niski środek ciężkości, ten samochód robi rzeczy naprawdę wyjątkowe. Cross-turismo dla odmiany dostarczany jest przynajmniej na tych sztukach, które miałem okazję zobaczyć, na oponach Pirelli p 7 Cinturato. To są opony, które są nie tylko zoptymalizowane na asfalt, ale również na bardziej sypkie nawierzchnie. Bardziej uniwersalne opony. Spisujące się gorzej na asfalcie, ale to jest w zasadzie w takich normalnych warunkach, jak nie pędzimy na złamanie karku, czyli jeśli trzymamy się prawnych limitów prędkości, to nie doświadczymy tej różnicy poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami. Dodam, nie są to złe opony. Po prostu są na asfalcie gorsze niż P0. A samo zawieszenie, czyli mówię tutaj o całości, czyli wraz ze stabilizatorami, innymi systemami pomocniczymi, całe zawieszenie jest ciut bardziej miękko zestrojone i czuć to szczególnie na drogach słabych, no, takich polskich, typowych, klasy B, gdzie są dziury, gdzie jest nierówno. W takich sytuacjach cross Turismo sprawuje się znacznie bardziej komfortowo i pewniej się go prowadzi. Największe zaskoczenie jednak było na torze. Dopiero tutaj, na tej nawierzchni, przy bardzo dużych prędkościach, bez ograniczeń prędkości, można doświadczyć i zobaczyć tą różnicę w tym ogumieniu. W tej sytuacji tajkan prowadzi się po prostu lepiej, no, nie da się tego ukryć. P0, szczególnie ta opona, ma ogromną przewagę nad P7. No i czuć też dodatkowe większe wychylenia nadwozia w zakrętach w modelu cross Turismo. Pytanie, czy będziecie tym tajkanem jeździć po torze, jednym lub drugim? Nie jest to raczej czynność, którą się na co dzień wykonuje, raczej od święty. Myślę, że lepiej dojazdy po to, że kupić sobie do tego samochód zbudowany od podstaw, a Tajkana w wersji zwykłej lub cross-turismo używać jednak na drogach. Wrażenie z jazdy Tajkanem jest takie, jakbyśmy jechali czteromiejscową, taką wydłużoną 911. Jest nisko, pozycja za kierownicą jest praktycznie identyczna, ma niski przebieg linii dachu, bagażniki są małe, prowadzi się naprawdę niesamowicie. Cross-turizmu, bliżej mu do Panamery. Jest bardziej komfortowo, jest bardziej przestronnie, ma zdecydowanie wygodniejszy bagażnik. Jest to samochód, który na co dzień w warunkach takich no, normalnych, kiedy bierzemy rodzinę gdzieś, chcemy pojechać, zapakować trochę bagaży, po prostu będzie to wygodniejsze auto. Dodatkowo, nie jesteśmy wtedy ograniczeni do tego, żeby jechać po asfalcie i, broń Boże, nie zjechać z drogi, żeby nie zniszczyć opon. Felk spodu samochodu, spoilerów, być może w karbonie je zamówiliście, no to to jest troszkę bolesne. Możemy po prostu o te 5 cm podnieść to zawieszenie, zjechać na tą szutrową drogę, dojechać do naszego celu. Muszę powiedzieć, zdecydowanie bardziej praktyczny, zdecydowanie wygodniejszy samochód. I, I pomimo, że prowadzi się o te kilka procent gorzej w sytuacjach ekstremalnych, to będzie ułamek naszych doświadczeń z tym samochodem w sytuacji ekstremalnej oczywiście na co dzień. Te wszystkie zalety cross-turyzmu myślę, że będą znacznie ważniejsze. I gdybym miał z tych dwóch samochodów jeden wybrać, to o ile serce podpowiada zwykłego Tajkana ze względu na tą jego dodatkową sztywność, mniejsze wychylenie, lepsze prowadzenie, to realnie chyba poszedłbym za, za głową. I wybrał Cross Tourism, który jest po prostu praktyczniejszy, wygodniejszy. Jest to samochód na co dzień jeszcze lepszy niż Taycan. A co Wy byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał, zostawcie suba. I dziękuję Wam bardzo, do następnego. See you.